Witam, przedstawiam chwyty Esculap 711 w rozmiarze L i 711R w rozmiarze M. Esculap to niemiecka firma specjalizująca się w produkcji części i akcesoriów rowerowych. Wszystkie produkty tworzą w oparciu o swoje badania i doświadczenie. Ich wynikiem są właśnie te chwyty, które kształtem znacząco różnią się od swojej konkurencji. Podobnie zresztą do siodełek Esculaba, które omawiałem wcześniej, a do których linki znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Żeby idealnie dobrać odpowiedni rozmiar chwytów do swojej dłoni, Esculap opracował specjalny system. Nie potrzeba żadnego mierzenia i matematycznych wzorów. Wystarczy wydrukować jedną stronę, przyłożyć dłoń, trzymać się wskazówek i gotowe. Tradycyjne chwyty mają zazwyczaj okrągły przekrój i często średnicę, która zwęża się w stronę środka kierownicy, tak aby zapewnić prawidłowe ustawienie nadgarstka. Esculapy owszem zwężają się, ale okrągłe nie są na pewno. Posiadają płaską i niezwykle grubą górną część, gwarantującą maksymalne podparcie i tłumienie drgań, a wyprofilowana część, gdzie trzyma się palce, odpowiada za lepszy chwyt. Wersja 711R, czyli Race, jest tańszym i lżejszym odpowiednikiem 711. Jest delikatniej wyprofilowana i należy do kategorii Performance Line, przeznaczonej dla zawodników XC, gdzie waga jest najważniejsza. Nie posiada skręcanej obejmy oraz usztywniającej plastikowej tulejki wewnętrznej, czyli ma tą samą konstrukcję i wady, co omawiane przeze mnie wcześniej ergony GXR i SE Chunky. Esculapy, przynajmniej dla mnie, posiadają jeszcze jedną wadę. Nie mają wymiennych końcówek i jedna porządna wywrotka może skutkować rozerwaniem chwytów, które do tanich nie należą. 711 w rozmiarze L przez ilość gumy w nich zastosowane są bardzo ciężkie i ważą 173 gram. Bardziej filigranowe R-ki w rozmiarze M są ponad dwa razy lżejsze, a tu porównanie z ergonami GXR w rozmiarze L, dużymi GA2 fatami, zwykłymi GA2-kami oraz chwytami SE Extra Chunky. Jak widać, Esculapy są naprawdę duże. Nie widziałem jeszcze chwytów o takiej średnicy. Pogrubiane ergony wyglądają przy nich jak zwykłe chwyty. Nie będę oceniał, które z nich są wygodniejsze, bo działa to na tej samej zasadzie, co ocenianie siodełek. Dla jednego będą super komfortowe, dla innego nie do wytrzymania. Mogę stwierdzić, że chwyty Esculapa są produktami wysokiej jakości, a dzięki swojemu kształtowi genialnie leżą w dłoni i bardzo dobrze tłumią drgania. Producent poświęcił na pewno sporo czasu na dopracowywanie ich kształtu, więc jeśli masz jakieś problemy z nadgarstkami, to może właśnie 711 będą Twoim wybawieniem. Dzięki za obejrzenie, jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!